Moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Rybki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się w God of War Ragnarok. W ostatnim odcinku podeszliśmy do naszej świątyni w Alfheim. Ja przypadkiem nie zacząłem troszkę wcześniej, mam wrażenie, że w ogóle to jest troszeczkę słabe, ponieważ gra cofa nas, nawet jeśli zrobimy zapis ręczny, gra cofa nas do jakiegoś takiego ostatniego punktu punktu kontrolnego i czasami ja po wczytaniu gry muszę przyznać, że troszkę się gubię. W sensie jest to nieco irytujące, szczególnie jeśli na przykład nie grałbym w tę grę, nie wiem, powiedzmy 3-4 dni. Miałbym takie, kurde, gdzie jestem? Przecież ja skończyłem w zupełnie innym miejscu. So if these elves use the light to build doors and make themselves stronger, what do the dark elves want with it? To return it back to its source. To them, the natural resources of Alfheim are sacred, none more so than the light itself. Aye. The Light Elf's success came at a terrible price. Alfheim's once lively desert withered into a storm-ridden wasteland soon after the creation of this temple. Okay, wiem chyba, jak tam trzeba uderzyć. There's more Twilight Stone up there. Tylko... Właśnie, okej, dobra, chwila. Tam niby coś jest... A, mogę tutaj przejść, dobra. Myślałem, że to jest jakiś spadek czy coś. Czekajcie. Okej, zakładam, że muszę się tutaj spiąć w takim razie. Że innej opcji nie będzie. Oj, kolejny artefakt. Ripped apart by his audience. Well, one member of his audience. Well, Thor. Uwielbiam, uwielbiam to. O, podoba mi się też. More light elves ahead. I'll handle this. Maybe that's not a great idea. Uwielbiam to. Mały szczegół, a cieszy. Kiedy celujemy w ten kryształ, on pokazuje nam, czy trafimy w coś, czy nie. W sensie tym niebieskim jakby promieniem jest pokazane, że ej, trafisz. Coś czego... Broń miotane. Okej. Okay. Tu chodziło o ich broń miotaną. A, muszę to zniszczyć, okej, dobra. Już ogarniam. Zobacz, nie zdążyłem przeczytać, co było tam napisane i miałem takie, Więc to tak działa. Interesujące, w sensie, znowu, fajne mechaniki, fajne nowe ataki przeciwników. Może do niektórych proste i widzące już, które wszyscy widzieli dosłownie wszędzie. Ale mnie mimo wszystko cieszą. W ogóle dziwi mnie to, że tutaj tak naprawdę przeciwnicy mają podobny poziom, co ci, którzy, z którymi mieliśmy do czynienia w kopalniach z Falkenheim. W sensie, będąc szczerym, spodziewałem się, że raczej znowu będziemy mieli tutaj wyzwanie i już ci przeciwnicy będą, nie wiem, na przykład częściej na trzecim poziomie, albo znacznie więcej będzie ich na trzecim poziomie. Dobra, załatwione. At least I tried. I get it now. Why they keep fighting? The Dark Elves want the souls and the light left alone. But the Light Elves want to keep using them. That's the long and short of it. Aye. So then, which side is right? Rarely is it so simple. And not our place to say. This is an Elven conflict. I said as much the last time we were in Alfheim. To jest prawda, rzeczywiście Kratos wspominał, że to nie jest ich konflikt i nie powinni się w niego mieszać tak długo, jak nie ma potrzeby. Ja powiem wam szczerze, że zaspoilerowałem sobie pewną rzecz, w sensie oglądałem materiał związany z generalnie PS5 jako jako konsolą i ktoś rzucił tam po prostu, dosłownie to było jeszcze parę dni temu, to nie jest nowy materiał, to jest materiał sprzed paru dni. Znaczy, ktoś może powiedzieć, że nowy, ale bardziej chodzi mi o to, że jest to materiał z momentu, gdzie God of War Ragnarok dopiero wychodził. Miałem takie, okej, na pewno nic tam złego nie będzie. Tymczasem materiał pokazujący masę rzeczy z fabuły God of War'a. Po prostu byłem tak wkurzony. Oh, I see it now.
Forgive my impatience. Oh, tricky. Okej, to ja mogę coś zrobić, chwilka. Widziałem, że mamy właśnie niebieski wskaźnik. Co to zmieni? Tam to nie pęka. Okej, jakbym to teraz puścił... Nie, to wjedzie do góry. Aaaa! Szczerze mówiąc, to był przypadek bardziej niż wykalkulowana logika. Ale spoko. Kolejna skrzynia. Więc jestem wkurzony, moi drodzy. Jakby, kurde, naprawdę... Wrzucanie materiałów z God of War'a. Okej, co my tu mamy? A, to był relikt. Okej, a co mamy teraz do wyboru? Przybył szał i ogłusza wszystkich. Więc za szczerze mówiąc, chyba ten relikt mnie jednak bardziej interesuje, jak tak patrzę na jego efekty. Naprawdę, przy okazji premiery wrzucać od razu... A, pamiętacie, jak mówiłem, że powinno być więcej wrogów, powiedzmy, trzeciopoziomowych, no to mamy ich tutaj paru. Nie jest ich jakoś wybitnie dużo, ale nadal spoko. Naprawdę przy okazji materiału, który dosłownie wychodzi mniej więcej w okolicach premiery, czy dzień po premierze God of War'a, wrzucać masę jakichś tam spoilerów, czy fragmentów fabuły, która się dzieje znacznie później, no to... Nie, moim zdaniem to jest takie bardzo średnie, delikatnie to określając. Czekajcie, chyba w złą stronę ten kryształ obróciłem, mam wrażenie, że... Jeszcze raz muszę go obrócić. Hop. Teraz może? Zobaczmy, spróbujmy. Nie, okej, czyli... Jeszcze raz w dół. To tam nie ma już, prawda? Czekajcie, wejdźmy na górę. Chcę zobaczyć, czy tutaj mamy ten kryształ z dwóch stron. Nie, on jest tylko z jednej strony. Dobra, to muszę go chyba spuścić tak, jak był w sumie? Okej, jeszcze raz. Teraz. I wypuśćmy go. Teraz powinien już być w dobrym miejscu, w dobrym położeniu. Nie. Okej. To jest ciekawe. W takim razie, czy już by chodziło o to, aby... Tak. Wiem, że można je unieruchomić, ale chodzi mi o coś innego. Dobra, obróćmy to w ten sposób. Okej. Pamiętam, że jakoś dało się te koła unieruchomić same w sobie. Ale to nie o to chodzi. Chwileczkę, ja złapałem laga mózgu. Nie pamiętam teraz, jak się to robiło. To było coś, co w fabule miało miejsce dużo, dużo, dużo wcześniej. Okej, to nie było tak. Też nie w ten sposób. Okej, mam pomysł. Powiem, tak, okej, chodziło o to, że musimy... Dobra. Pamiętałem zupełnie inną mechanikę. W sensie, pamiętałem, że można było wsadzić bodajże topór i zamrozić to koło. Tylko właśnie nie miało to dla mnie za bardzo sensu. Nie pomyślałem o tym, że przecież mogę zatrzymać to jakby w połowie drogi. Nie wiem, wybacz, jakieś mam lagi mózgu, kiedy nagrywam materiały. Ojejku, z tej gry, ała, ten mi przypalił ładnie. Szczerze, ała, zabolało mnie to. Przeżyliśmy. Nie wiem, łapię jakieś totalne lagi mózgu tutaj, jak gram. Nie zdarzało mi się to przy okazji poprzedniej części tutaj, natomiast dosłownie co chwila, na praktycznie każdej jakiejś takiej prostej nawet zagadce logicznej mam takie
Mój mózg robi derp. Do you understand these poems? Oh, there's always meaning if you look hard enough, brother. It's all in what you bring to it. Zależy. Każdy ma inny gust, poetycki czy artystyczny. Patrz na to, co mówi Mimir, oczywiście. I nie wszystko musi mieć zawsze jakiś sens. Mogą być rzeczy, które są totalnie bez sensu i o to w tym chodzi. Cóż to za elf? Nie mieliśmy z nim chyba jeszcze do czynienia. Ale to są już przeciwnicy, którzy mają... Szybko wciśnij L1, aby przerwać atak z podwójnym niebieskim pierścieniem. Okej, czyli mamy... Czyli może kontry, o których mówiłem, to nie są... Nie no, te żółte ataki się dało jakoś ogarnąć. Zobaczcie, będę musiał potem najwyżej sprawdzić jeszcze. Jest biedny Atreus oberwał. Okej, na pewno niebieskie ataki w takim razie są tutaj kontrą. W sensie, można skontrować. Miałem na myśli. To jest ciekawe, więc co, ja sobie rzucę. Mimo, że to jest chyba pierwszy raz, kiedy będę chciał rzucić okiem na kodeks, lekcje. Jeszcze będzie w broni. Nie. Walka. Walka wręcz. Nie, czy, gdzie to będzie w sumie w takim razie? Relikt, kamera walki, obrona, przełamanie bloku. Ale gdzie są, gdzie jest opis tych wszystkich ataków? Dobra, walić to w takim razie. Trudno, będę jakoś z tym starał się żyć. Ale w takim wypadku oznacza to, że ja chyba totalnie źle zrozumiałem zrozumiałem ideę tych żółtych ataków. Myślałem, że to są ataki, które możemy skontrować. Chyba, że rzeczywiście są, tylko w takim razie chyba, że żółte są takie, które możemy zablokować. Ja tam nie czytałem, moi drodzy, tutoriale, dlatego że myślałem, ej, zostawiam koncept taki sam, jak był, kolorystyczny. Że zostawiam taki sam koncept kolorystyczny, jak było poprzednio, ale wychodzi na to, że chyba nie do końca. Ej, stąd. Można przeskoczyć. O, tam. A, okej, dobra. Wiecie co, wróćmy się. Teraz myślałem, że to jest blokowane, ale nie, nie jest. Czy mogę się obrócić? Tak jest, tutaj. I pójść po tamtą skrzynię. Nie ten, a rozumiem, kolejna skrzynia. Kocham to, kocham. They must have anointed a new temple guardian. Svartal Yoffer's counterpart. The Dark Elf King. Yes, he's in the light now too. Kocham to, co się tutaj dzieje, w sensie te komentarze Tyra i te, ja mówię, te kasomizacje, do której tutaj doszło. Chwileczkę, może musimy się z innej perspektywy do tego kamienia przybliżyć. Czy może... A, pewnie będę musiał właśnie z tej platformy go zniszczyć, w sensie... Albo i nie. Albo i tak. Ach, nie wyszło. Okej, okay, jeszcze raz. To jest fajne. W sensie podobają mi się te nowe zagadki. Mimo, że tak jak mówię, łapię derpa często. A, też nie o to chodzi. Jeszcze raz. Jak bardzo się to w ogóle rozbuja? Jak bardzo szybko będzie wytracało pęd? Ciężko mi powiedzieć. Ale jeszcze raz to zarzućmy. Dobra, udało się. Podobają mi się po prostu, bo to ja mówię, to jest rozwinięcie formuły. Pomimo tego, ja mówię, mojego też derpa, którego łapię co chwila i mam takie... jak do tego kruka powinienem dorzucić? Ja na tym spędziłem naprawdę chyba z 10 minut. Miałem takie... Czemu jestem głupi? To jest pytanie retoryczne, dobrze wszyscy wiemy dlaczego.
No, okej, to było fajne. Nie wiem, czy koniecznie będę z tego korzystał jakoś ultra często. Ale fajne, że można właśnie od tych kamieni też to odbijać, aby trafiło to w przeciwnika. A nic nie było, prawda? Na ziemi? Nie. Hej. Lecimy dalej. Ale wracam do tego materiału. No, byłem wkurzony trochę, bo... Bo, no kurde, no, po prostu tak się nie robi, no, dosłownie gra ledwo co wyszła i ktoś rzuca materiały i scenki z odległej fabuły, jakby kilka, zakładam, że przynajmniej kilka, jeśli nie kilkanaście godzin od początku. Ja widziałem rzeczy i to były niemal wszystko, to były rzeczy, których jeszcze nie widziałem w tej grze do tej pory. Ja to nagrywam w sobotę, więc jestem 3 dni po premierze gry. Ja wiem, że są ludzie, którzy ograją tę grę od razu i tak dalej. Look at this statue, these crystals. I've noticed them on the elves as well. A to jest po prostu irytujące. O, będą, o, takie zagadki teraz. Zaraz to zrobimy w takim razie. No, czekajcie, coś się tutaj dało zrobić. Odbić to od tego. Piękne combo nam tutaj wyszło z tego. Yeah, look. The foundation's weak. Father could push this over no problem. Więc chciałem... Myślę, że coś innego z tego zrobimy. W sensie, jak zaczęliśmy te rzeczy odbijać od siebie. Crystals still make light bridges. Now the light elves wear them. Smart. Almost. Allow me. Dobra, zaraz tam pójdziemy, tylko po co są w takim razie te kryształy tutaj, żeby się pobawić tą mechaniką odbijania? I he's beginning to enjoy the vandalism. Pretty soon he'll be laying waste to pottery. Shall we continue? Już dobra, idźmy. No, trochę nie rozumiem w takim razie, czy to było po coś sensownego, czy jest po prostu, żeby pokazać tę mechanikę. Zakładam raczej drugą opcję. Chyba, że będziemy mieli potem walkę, wracając na przykład, czy coś. Chciałem, żeby nie trzeba przed tym toporem. Przewrócić ten posąg. Okej, tutaj mamy znowu uderzanie w sensie skrzynię Norn. I będzie trzeba uderzać. Czy Atreus może tutaj przyjść? Dziękuję. To jest też trochę, akurat może niektórych to troszkę zirytować, czy mogą to uważać za słabe, ale fakt faktem, Atreus może strzelać dosłownie przez ściany i większość jego ataków przychodzi przez ściany w takich sytuacjach. To już był motyw w poprzedniej części, tutaj jest również to zachowane. Bardzo często niestety te strzały, jak mówię, przechodzą przez obiekty. Nie zawsze są miejsca, gdzie te strzały się zatrzymują, ale tak szczerze, no jestem świadom, że po prostu... Tak, widzę, spokojnie. Fakt faktem, po prostu wiele z tych strzał nie jest zatrzymywanych. To jest tam? Ciężko powiedzieć, nie wiem, coś na pewno się świeci. I mam dwa na razie. Dobra, są wszystkie trzy, okej. Okay. Dobra. Raz. Dwa. Trzy. Okej. Okay. To trochę mi nie wyszło. Why must they insist on these frustrated? You would know better than us, Baba. I can't remember the last time I visited the Norns. Nor do I wish to try. Dało się? Nie udało się jeszcze czasowo. Kurde. Tak, właśnie wiem, że trzeba było to zrobić troszkę szybciej, ale... Trochę mi to nie idzie, jak widać. Dobra, jeszcze trzeci. Udało się, dobra. Rzeczy, które trzeba timingować, to nie jest moje naj... To nie są rzeczy, które idą mi ultra najlepiej, więc będziecie musieli mi tutaj troszkę wybaczyć, również jeśli właśnie będę tak... Lamiu, jeśli nawet będę znał odpowiedź na pytanie, czy raczej będę wiedział, jak coś zrobić, ale nie będę w stanie tego zrobić wystarczająco szybko. Miałem tak w poprzedniej grze, gdzie
musiałem sobie dorzucić kamień, który pozwalał mi na szybszy sprint, aby... W poprzedniej grze była mechanika, gdzie mogliśmy pociągnąć jakby pewną energię, nie pamiętam teraz jak ona się nazywała, przy pomocy naszych ostrzy chaosu i wrzucić ją w inne miejsce, gdzie też był odpowiedni kryształ czy kula taka, w którą właśnie mogliśmy tę energię wyładować. Problem w tym, jeśli nie wyładowaliśmy w ciągu 10 sekund, to ona wracała na... Co oni walczą? Pewnie tak, bo słyszę muzykę, tak jest. Zamroźmy ich może. Ty co zrobimy inaczej, po prostu spartiański szał, bo my w ogóle z niego nie korzystamy. Mam wrażenie, że w ogóle w poprzedniej grze się on dużo wolniej ładował, tutaj go mamy znacznie więcej. Chyba, że to przez to, że akurat gram... Fuck, myślę, że go zabiłem. Dobra, mamy go. Zabijmy. Mam wrażenie, że w poprzedniej grze się on znacznie wolniej ładował, tak szczerze. Fuck, kula naprowadzająca. Dobra, co wam mówiłem za tą celowanie? Zdecydowanie jest duża. Okej. Okay. Możemy go dobić. Kurde, przydatne są te kryształy do odbijania rzeczy. Pa, jeszcze ma na dodatek, nie dość, że one są przydatne, to jeszcze one praktycznie samo naprowadzają dużą część ataków. A czego dostałem? A, pieprzone nightmares, koszmary, czy jakkolwiek chcecie to jeszcze inaczej nazywać. Dobra. Zaczekamy. Czym są w ogóle te prace? Bo jest tam napisane, że praca ukończona. Żetony modyfikacji wzmacniają jeden z aspektów danej umiejętności. Wybierz umiejętność z pustym miejscem na żeton i wciśnij X, aby wyświetlić dostępne opcje. Czyżby to dlatego, że coś zrobiłem? Możliwe. Obrażenia, ogłuszenie lub żywioł. To jest rzut toporem. Szczerze, chyba najbardziej mnie interesuje ogłuszenia. W rzutach. Różnymi rzeczami. Ale czy to... Okej, zakładam, że jeśli skończymy jakąś pracę, to właśnie będzie to nam takie... Będziemy mieli takie na żółto oznaczone te umiejętności. Albo będziemy mieli może właśnie znacznik, że możemy wrzucić tę modyfikację, bo tutaj na razie niczego nie widzę w innych wypadkach. A, jest! Praca sprawnościowa. A, czyli w ten sposób to działało. Czy to było w poprzedniej grze? Bo wiem, że też wykonywałem jakieś prace, ale nie kojarzę tego. Jako mechaniki. Jeśli ona była i ja o niej nie wiedziałem, to trochę przypał. Bo tak jak mówię, nie kojarzę, żeby ona była nam pokazana. Może po prostu tak jak mówię, ja pominąłem coś, co było ważne. Czy ja słyszałem kruka? Bo jest na to szansa, ale... Jest. Wiedziałem, że słyszałem kruka. Słyszałem ten taki delikatny właśnie dźwięk. Nie wiem jak to nazwać. Jakby skrzący się, jarzący dźwięk. Właśnie, tak jak mówiłem, nie dość, że te kryształy, one istnieją same w sobie i są przydatne do właśnie atakowania czy ogłuszenia przeciwników. Na dodatek jeszcze często dochodzi do autocelowania, czyli jak na przykład ja sobie naceluję w ten sposób, albo w ten sposób, od razu, jeśli przeciwnik będzie w okolicy, to od razu w niego ten atak poleci, taki dosłownie, nie tyle softlock, co dosłownie przylepia się trochę ten topór i jego celowanie do przeciwnika, co nie wiem, czy jest spowodowane autocelowaniem, czy to jest akurat mechanika, którą celowo wrzucono, aby było to przyjemne i sprawne. Zapomniałem o darmowych grach na Epiku, sobie potem to ogarnę. Dobrze, że pamiętam o takich rzeczach. Dobra. Przede wszystkim. You think there's any way to stop the elves from fighting each other? Had Freyr not abandoned the realm, a lasting peace may have formed. But now, can we really place all the blame on Freyr? This war started long before his arrival. But he had the power to heal this land and end the war, did he not? He made his choice. The wrong one. But I'll find perhaps, but not necessarily for him. Well,
I suppose we're all entitled to walk our own paths, regardless of where they end. Fajne są te rozmowy pomiędzy Mimirem a właśnie Tyrem, bo jeśli nie znamy mitologii nordyckiej, to nie ma dla nas do końca sensu, w sensie... czekajcie, czy ja mogę... Gdzie jest kryształ, z którego mogę to odbić? O, czekajcie, tam coś w ogóle jest. Żebym mógł w ten sposób, tak jest, na drugą stronę się przerzucić. Nie znając mitologii nordyckiej, można złapać takiego derpa, takie o co chodzi w ogóle. Czy może będę musiał, chyba będę musiał tę tarczę, bo to jest tarcza z tego co widzę. Może będę ją musiał obrócić tak, by była przodem do... Znaczy przodem, bardziej miała tutaj ten facing w stronę kryształu. Nie znając mitologii nordyckiej, po prostu można złapać derpa i nie wiedzieć, co się dzieje w ogóle. Okej, okay, nie chcę tego robić, zostawmy to. Wydaje mi się, że powinno być już w porządku. Okej, okay. I co teraz stąd? Nie, to nie ma sensu do końca. Może mam ją przewrócić w takim razie, może to przesunięcie jej w lewo nie było tym, o co chodziło. Czekajcie, tu w ogóle coś jest. Sekundka. A, okej, okay, dobra, wiem już po co musimy ją wrócić w lewo. Tylko... Dobra, też wiem. Kurde, to jest tak fajnie sprytnie zrobione. Mega fajne, w sensie... Drobnostki, ale mówię, cieszą mnie niesamowicie te... Tyr, the last time we were here, we killed the Dark Elf King. That's unfortunate. I'd wondered what became of Svartliofr. We had to defend ourselves. When he died, he told us we helped the wrong side. Podobają mi się drobne zagadki środowiskowe, są cudowne. A tak jak mówię, wracając do tego materiału, o którym wspominałem już od dłuższego czasu. No po prostu tak się nie robi, to jest strasznie chamskie, jakby... To nawet nie jest tematyka God of War'a, jakby... Fajnie, że on został wspomniany jako ekskluzyw dla PS-a, ale... No kurde! Po prostu nie! Jakby... No nikt normalny tego nie robi. Do you still hear something wounded out there, Atreus? I think so. It could just be the storm. Perhaps we can investigate, once we've uncovered a mysterious seer's hidden prophecy. Wiecie, to nie był jakiś taki mały kanał, który sobie akurat zaczynał i, nie wiem, z jakiegoś powodu ominął te spoilery. To był duży kanał, który już jest tego świadomy. I... No po prostu mnie to wkurza. Wkurza mnie taki brak myślenia ludzkiego. Gdzieniegdzie. I ktoś może powiedzieć, trzeba było przejść grę, tam 14 godzin gry, czy ileś w ciągu pierwszych tych 3 dni przecież da się to zrobić. Nie każdy to zrobi, nie każdy kupuje grę na premierę, od tego zacznijmy. Niektórzy ją oglądają u innych youtuberów. Albo u mnie. Central chamber will bring us to the top. Once we find our way past yet another light door. I to jest takie... Kurde, jakby to było materiał o God of War, bo zrobili materiał o God of War, to bym to ominął. Bym to po prostu ominął, bo ominąłem materiał o God of War, który był... zatytułowany, było opisane, że ej, i tam pierwsze, mówimy o pierwszych 2 godzinach rozgrywki i tak dalej. Miałem takie, okej, no to ja sobie to pominę. Obejrzę sobie to, jak już będę po odpowiednim momencie. Tymczasem później materiał o PS5 randomowy. Gdzieś? Ja tam jeszcze widzi kamień. Wiecie, bo nie wiem, o czym mówi Atreus teraz. Ach, tutaj jest, okej, okay, dobra. It's facing the wrong way. To się da zrobić pewnie. Maybe if we allow me to speed this up. A? Co ty ma zamiar zrobić? Rzuci się na to? I obróci. The angle should work, Kratos. Dobra, to jeszcze musimy teraz ten obrócić. Czy będziemy mogli? Nie. Zastanawiam się, dlaczego nie mogę użyć tej ostrzy jakby. Chyba, że mogę. Ale nie, bo zazwyczaj mamy pokazane, że ej, możesz użyć ostrzy i tak dalej.
Chyba, że o to chodzi, że muszę w ten sposób uderzyć. Ale nie, to nie ma sensu, sekundka. A, z tego miejsca musiałem to zrobić. Okej, nie o to chodziło, ale i tak dobrze tutaj przyszedłem. Zawsze mam jakąś dodatkową runę. Zresztą powinienem powiedzieć runę. Dobra, a co tutaj mamy? Jeszcze jedną skrzynię, proszę bardzo. Czemu nie? Czemu nie? Cokolwiek jeszcze stąd dosięgniemy albo znajdziemy? Nie bardzo, tak szczerze. Czy w ogóle z tamtej, z drugiej strony tego czegoś jest w ogóle kamień, skoro już tutaj jesteśmy? Nie, okej, czyli tam trzeba zrobić to w jakiś sposób. Z tego miejsca. A, okej. Po prostu kąt był zły. Well done. At your service. Czasami trochę mnie to zastanawia, w sensie takim, bo te kamienie mają jakby nierówną powierzchnię, są wyszlifowane, te kryształy są wyszlifowane w odpowiedni sposób. Zastanawia mnie, czy jakby reagują na to tylko pod jakim kątem rzucamy nasz topór, czy również zakrzywienie ich powierzchni jest brane pod uwagę. Nie zwróciłem na to do tej pory własnej uwagi. Nothing. What's wrong? I could hear mother inside last time. But I can't anymore. Her soul is one with the light now, united by forces older than Odin himself. She is at peace, Atreus. I hope so. When father went inside the light, he said he... You went inside the light of Alfheim? Yes. And yet here you stand, of sound mind and decidedly not incinerated. You must tell me, Kratos, what did you see? That memory is for me alone. But I felt only moments pass. Didn't feel like moments to me. I was trapped. Atreus overcame great odds to save me. One could but only imagine. Well then, Groa's triptych awaits. Dobra, moi drodzy, ale w tym miejscu byśmy zakończyli, ponieważ mamy ponad 30 minut. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka w pamięci Discorda, a zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka idzie do rozwoju kanału. Nie skończyłem teoretycznie tego tematu, ale w sumie to, co mam powiedzieć, po prostu nie lubię takich spoilerów chamskich. Unikam trailerów, unikam jakichś rzeczy z pokazów, unikam materiałów właśnie, które mówią, mówimy o God of War, pierwsze dwie godziny gameplayu. Unikam materiałów, jakich się da. A potem otrzymuję materiał, w którym jest po prostu chamsko wrzucony dosłownie dzień po premierze, czy dwa dni po premierze. Ale masz spoilery. Nie lubię, po prostu nie lubię takiego czegoś i to mnie strasznie wkurza, bo potem mam takie, kurde, gram w nową grę, jest materiał totalnie o czymś innym. Dobra, moi drodzy, dziękuję wam za uwagę jeszcze raz, żegnam się z wami, do zobaczenia, do następnego, mam nadzieję, że już jutro i na razie.